Piłkarze ręczni Latochy Agropomu Sambora słabo wystartowali w nowym sezonie drugiej ligi. Zespół Tomasza Śmiełowskiego przegrał przed własną publicznością ze Szczypiorniakiem Olsztyn. Po dwóch kolejkach tczewianie nie mają jeszcze na koncie punktu. Zacznijmy od miłego akcentu. Działacze Sambora chcą przyciągnąć na mecze piłkarzy ręcznych więcej kibiców, najlepiej całe rodziny. Choć po pierwszym spotkaniu trudno mówić o sukcesie, bo widzów było niewielu, a tczewski zespół przegrał, to starania te doceniamy. Maskotki przed wejściem do hali rozdawały dzieciom słodycze i umilały widowisko w przerwach meczu. Były konkursy i dobry komentarz spikera. Oby tak dalej, a miejmy nadzieję, że będzie efekt tych działań. W meczu Latochy Agropomu Sambora ze Szczypiorniakiem gra była szybka i twarda. Jednak drużyna z Olsztyna, co ciekawe, trenowana przez tczewianina Krzysztofa Maciejewskiego, miała więcej atutów po swojej stronie. Początek był wyrównany. Po 10 minutach na tablicy widniał wynik 3-3. Potem Samborzanom przytrafił się pierwszy z trzech okresów, w którym seryjnie tracili bramki, nie odpowiadając skutecznymi atakami. Z niekorzystnego wyniku 3-7 tczewianie odrobili część strat, ale od 20 do 25 minuty stracili 5 bramek, nie rzucając ani jednej. Do przerwy Olsztynianie prowadzili 16-10. W pierwszej połowie była walka, ale gospodarze byli odrywali słabsi w ataku. Sytuacja tczewskiego zespołu skomplikowała się na początku drugiej części meczu, kiedy to jeden z rozgrywających, Wojciech Daszek, doznał kontuzji kolana. Szczypiorniak szybko powiększył przewagę i w 38 minucie prowadził różnicą 10 bramek. Ostatecznie taki dystans utrzymał się do końcowej syreny. Goście wygrali pewnie 31-21. Start Samborzan w tym sezonie jest trudny. W drużynie Tomasza Śmiełowskiego widoczny jest brak lidera z poprzedniego sezonu, Krzysztofa Czarneckiego, który przeszedł do pierwszoligowego GKS Żukowo. Do tego kontuzjowany jest Tomasz Brzoza, dołączył do niego wspomniany Daszek. Nie w pełni dyspozycji zdrowotnej jest też Szymon Kurczyński, który w meczu ze Szczypiorniakiem zdobył 7 bramek. Niełatwo będzie Samborzanom o punkty w Wejherowie, gdzie grać będą już w sobotę z tamtejszymi tytanami.